bardzo ciekawą przynętą ze stajni Savage Gear jest Burbot, czyli po polsku Miętus. Dla mnie jest to jedna z ciekawszych przynęt w ogóle szczupakowych. Uwielbiam przynęty szczupakowe z tymi długimi ogonami. Bardzo, bardzo skuteczne przynęty na każdą wodę i na rzekę, i na jezioro, i na morskie szczupaki jak najbardziej. Podczas spinningowania przynęta jest dobra na płytką wodę, taką do 3 metrów głębokości maksimum. Ta może być zastosowana praktycznie w wielu, wielu warstwach wody, od płytszej wody przy szybkim prowadzeniu do wody, takiej nawet 5-7 metrów. Łowiłem tą przynętą z powodzeniem w tak zwanym opadzie z opadu, gdzie pozwalałem tej przynęcie opaść bliżej dna, a później ją podrywałem powoli do góry takim ruchem falowym, że ona szła w górę, ładnie pracuje ogonkiem. W zasadzie tutaj ten ogonek to przy każdym tempie prowadzenia będzie ładnie pracował. Bardzo, bardzo wolno można tą przynętę prowadzić i też pięknie ten ogon pracuje. Dodatkowym elementem wabiącym jest w ogonie jest taka kapsułka z grzechotką. To może nie będzie słychać, ale to fajnie grzechocze i przy pracy tego ogona wydaje grzechoczące dźwięki. Na pewno dodatkowo wabi szczupaka do ataku. Przynęta jest zrobiona też na systemie takim z drutem, więc często dosyć przy ataku po prostu wyrywany jest przez szczupaka drut i dzięki temu przynęta jest poza pyskiem, a głównie są wbite kotwice. Oczywiście zdarzają się brania takich ryb, że przynęta znika cała w pysku, jest po prostu calusieńka pogryziona, no ale to przy łowieniu dużych szczupaków jest normalne. Bardzo, bardzo fajnie przynęta prowadzi, właśnie tak jak mówię, wrócę do tego, przy bardzo wolnym prowadzeniu. Sprawdza się naprawdę doskonale i na wiosnę, i latem, i jesienią. Tutaj akurat dzisiaj łowiliśmy w trollingu tą przynętą, mieliśmy ładne branie. Tu za sam koniuszek ogona widać, pewnie będzie odgryziony kawałek ogona i tutaj odszarpany. No niestety ryba się nie zapiała, bo złapała za sam ogon, nie pociągnęła, nie chapsnęła całej tej przynęty. Tak jak jeszcze na początku sam powiedziałem, przynęta doskonale się sprawdzi w trollingu. Przy tej wadze, którą ma, osiąga w zależności od wypuszczenia linki za łódkę, od 2 do myślę około 5 metrów. Można ją dociążyć oliwką przed przyponem każdej wagi ciężarkiem i wtedy osiągnie powyżej 5, 7, nawet może i do 10 metrów zejść ta przynęta. Doskonale pracująca przy wolnym trollingu, przy szybkim, przy każdej prędkości będzie ładnie pracowała i fajnie wabiła szczupaki. Zakładam burbota. Będę go wypuszczał 30 metrów za łódkę. Chcę, żeby on wyrzuciłem. Puszczę go troszeczkę. Około 30-35 metrów. Chcę, żeby on szedł bliżej powierzchni. Głębokość, na której teraz łowimy, jest jakieś 4-5 metrów. Z takim lekkim przegłębieniem tam na 6 metrów, ale chcę spróbować obłowić warstwę wody bliżej powierzchni, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś tam aktywnego szczupaka. Burbot doskonale pracuje. Płyniemy około 3 km na godzinę. Leciutko go tylko podciągam, żeby dodatkowo prowokować szczupaka do ataku, tak jakby ten burbot chciał uciec od niego, ale robię to delikatnie, nie szybkimi skokami, tylko tak leciutko przesuwam przynętę po jakieś pół metra, kilkadziesiąt centymetrów.